Na głębsze analizy przyjdzie czas i pora. Na razie na gorąco należy stwierdzić, że koko nam się nie udało. Za bardzo nadmuchano bębenek i podbito balon. Przecież tak naprawdę jedynymi racjonalnymi przesłankami naszego sukcesu na euro były przewidywania wyników robione przez różne zwierzęta. No te stanęły na wysokości zadania, wygrywaliśmy, no i kibice. Z tym, że piłka poleciała gdzieś wysoko, na inny poziom, nie i nie ucieszył się Smuda, hej. Franek Smuda czyni cuda, to hasło stało się jeszcze bardziej aktualne, bo trzeba było rzeczywiście cudu, żeby nie wyjść z grupy. I trener Smuda, mając taką grupę i taką grupę piłkarzy, taką grupę kibiców, tego cudu dokonał. Tak mniej więcej można podsumować pierwsze wypowiedzi fachowców, którzy zwracają uwagę, tak delikatnie mówię, nie, bo tak naprawdę to napieprzają na Smudę, że mieliśmy wygrać mecz, a on wystawił trzech defensywnych pomocników, z których jeden pomógł Czechom wygrać. No mieliśmy okazję uratować życie znakomitemu aktorowi Janowi Nowickiemu, który powiedział w gazecie, że jak nie wygramy z Czechami, to się zabije. I tej okazji nie wykorzystaliśmy. I to jest największa porażka euro. Jedynie co nam wyszło z czysto sportowego punktu widzenia, to kibicowanie nam wyszło. Trochę bokiem, ale spoko, już we wrześniu eliminacje do Mistrzostw Świata, w październiku na narodowym mecz z Anglią i znów się zacznie. Ja już się nie mogę doczekać.